Agnieszkę Kranz i przywitajmy ją, zagrzejmy gromkimi brawami o erze Metaverse. Dzięki wielkie za zaproszenie. Aga Kranz, CEO Think Crunch, programu akceleracji dla nastolatków, który w tym roku skupia się na Metaversie i Webie 3.0, a oprócz tego w praktyce miałam możliwość zainicjowania i wdrożenia pewnego projektu metaversowego, o którym mam nadzieję, że za 2-3 tygodnie usłyszycie. Doradzałam również zarządowi jednej z największych spółek mediowych w Polsce w zakresie metaversu i tego, jak może on wpływać na biznes i na co zwrócić uwagę. No i między innymi pewnie stąd tutaj jestem, ponieważ część z Was wie o tym, że tym się też zajmuję. Zanim może przejdę do prezentacji, to mam takie pytanie, ćwiczenie na rozgrzewkę. Kto z Was tutaj miał na nosie Oculusa bądź inne VR-owe okulary i wie, jak ta imersyjność wygląda? Okej, fajnie. A kto z Was jest reprezentantem generacji Z i Alfa, czyli urodził się po 95 roku? Okej. A kto przyszedł na aulę, mimo tego, że jest sceptykiem metaversu i tak na dobrą sprawę czeka na to, żebym ja razem z kolegami przekonała, że jednak trzeba zmienić zdanie? Okej. Czuję challenge? Fajnie. Słuchajcie. To idąc dalej, skoro wiem, z jakim wyzwaniem mam do czynienia, chciałabym najpierw, zanim przejdę do części biznesowej, uspójnić pewne pojęcia, definicje, porozmawiać o technologiach, które wpływają na metaverse, bo obserwując ten trend i dyskusję i to, jak o tym ludzie rozmawiają, mam wrażenie, że większość z nas nie wie, w którym kościele co dzwoni, i mylimy pewne rzeczy, zjawiska, a to powoduje, że tory tej dyskusji idą często w niewłaściwym kierunku, a za dużo też energii tracimy na poprawianie siebie nawzajem. Więc dla tych, którzy o tym metaversie dużo wiedzą, teraz pewnie będzie nudniejsza część, ale mam nadzieję, że może jakichś ciekawostek przy okazji się też dowiecie. Stąd pierwszą część poświęcę bardziej zagłębieniu się trendu, definicji, a potem przejdę i omówię, na jakie płaszczyzny biznesu, który już obecnie istnieje, metavers może wpływać. Natomiast pozwolę sobie wykorzystać to, że niestety Adama Zaorskiego nie ma i troszeczkę to przedłużę i Wam też trochę powiem o metakomersie, o którym miał rozmawiać z Wami Adam. No a panel poświęcimy głównie na rozmowy o tym, jak metavers będzie wpływał na społeczeństwo i jakie ciekawe projekty metaversowe już się dzieją. Więc kiedy mówimy o metaversie, de facto mówimy o ewolucji internetu obok webu 3.0. I to słowo obok jest bardzo istotne, dlatego że bardzo często w tych dyskusjach metavers jest wkładany w Web 3.0, a póki co, mimo tego, że jest pewna część wspólna, to jednak jest trochę innego rodzaju rewolucja, ewolucja. Bo kiedy mówimy o metaversie, mówimy o kolejnej fazie ewolucji w zakresie interfejsu internetu, a Web 3.0 to jest rewolucja związana z infrastrukturą tego internetu. I metavers to tak na dobrą sprawę jest cyfrowy świat 3D, który pozwala nam zanurzenie się w wirtualnym świecie trochę głębiej przez doznanie większego poziomu imersyjności poprzez takie technologie jak IR czy VR, ale też na przykład w przyszłości mogą być to chipy, które umożliwią nam kontakt z metaversem i jego doświadczanie na poziomie naszego interfejsu poprzez mózg. Co ważne i też bardzo często jest to wyolbrzymiane, ta imersyjność nie musi być stuprocentowa, jeżeli chodzi o to, co mówimy w zakresie zanurzenia naszego wizualnego.
Więc doświadczać można metaversu też w inny sposób, jak na przykład desktopowo łączyć się po prostu przez ekran naszego komputera z kimś, kto na przykład ma VR w Google. I nadal ten pogłębiony aspekt imersyjności po jednej stronie wystarczy, aby definiować to jako jedna z interakcji metaversowych. Ale kiedy mówimy o imersyjności, bardzo często zapominamy o tym, że imersyjność to nie jest tylko to, co widzimy, ale to jest też dźwięk i dotyk. Więc to pogłębienie imersyjności może też być na płaszczyznach związanych z dźwiękiem. Są takie projekty, jak na przykład, trochę się możemy pośmiać, interpretacja szczekania psów w zakresie języka ludzkiego. I na przykład są projekty, które będą dążyły do tego, żeby na różne dźwięki otaczającego nas świata nakładać interpretację ludzką. I mówimy wtedy o AR-ze voice'owym. Natomiast kolejny taki element kluczowy dla powstania metaversu, takiego prawdziwego, to jest interpolacyjność, czyli to w uproszczeniu, że pomiędzy tymi wirtualnymi światami będziemy mogli przenosić cyfrowe dobra czy historię naszych działań. I tak na dobrą sprawę te wirtualne światy będą wiedziały, z kim mają do czynienia, bo będą potrafiły tą historię jakby zaciągnąć i wszystko, co jest z nami powiązane, przenieść do odpowiedniego wirtualnego świata. I tutaj jest ten komponent webu 3.0. Obstawia się, że to właśnie web 3.0 zapewni tą interpolacyjność, ale uważam, że na chwilę obecną nie możemy powiedzieć, że będzie to główne rozwiązanie tej interpolacyjności. I tak jak powiedziałam, bardzo często osoby głównie z webu 3.0 sobie wpakowują ten metaverse w web 3.0, a moim zdaniem to jeszcze nie jest do końca rozstrzygnięte, przynajmniej jeżeli chodzi o pełen zakres tego, jak ta interpolacyjność będzie wyglądała, bo choć, i tutaj taka ciekawostka, nie wiemy tak na dobrą sprawę, czy na przykład powstanie komputerów kwantowych tak na dobrą sprawę nie rozwali całej koncepcji blockchainowej i kopania kryptowalut, co wpływa na to, że jeden z komponent tego webu 3.0 tak na dobrą sprawę, może za te 20-30 lat, będzie wyglądał trochę inaczej. Dlatego ja w dzisiejszej naszej dyskusji będę chciała się skupić głównie na metaversie, a nie na tych kwestiach około, bo uważam, że w rozmowach o metaversie zbyt dużo poświęca się uwagi webu 3.0, a zbyt mało uwagi pewnym aspektom metaversu, o których w Polsce przynajmniej mało rozmawiamy. Podsumowując, metavers może być częścią ekonomii webu 3.0, ale nie każdy metavers nim jest. I takim metaversem webu 3.0 jest Decentraland, ale na przykład Meta już nie. I tutaj wyraźnie Mark się od tego odcina. W podcaście Tima Ferrisa, który zaczął mylić właśnie te pojęcia, mówi nie, słuchaj, my nie jesteśmy web 3.0. I tak na dobrą sprawę na razie tej technologii się przyglądamy, mimo tego, że zaimplementowaliśmy NFT w zakresie Instagrama i raczej obstawiamy taką teorię, że póki co metavers nasz będzie rozwijał się jako iteracja nowa mety, w którą można przez komponenty webu 3.0 NFT wprowadzać różne digital assets. Uważam, że tak na dobrą sprawę jest to próba nadal skontrolowania tego, w jaki sposób się ten metavers rozwinie. Dokładnie wiemy, jeżeli ktoś rozumie web 3.0, co dla takiej Mety czy Google'a on oznacza, i to podejście, które Mark ma, jest tak na dobrą sprawę próbą utrzymania hegemonii na tym temacie, bo jeżeli będziemy mogli wprowadzać różne rzeczy poprzez tokeny do metaversu, ale ich już nie wyprowadzać i to, co będziemy kreować w Mecie, nie będzie można tak na dobrą sprawę wyprowadzić do innego metaversu, to jest próba zamknięcia tego świata. Kiedy rozmawiamy o metaversie, musimy wspomnieć o paru technologiach, bo tak na dobrą sprawę metavers to nie jest technologia, to jest zjawisko technologiczne, które jest zlepkiem wielu technologii. No i wszyscy kojarzymy na pewno metavers z VR-em.
Mamy AR-owe technologie, które będą wpływały też na tą imersyjność, zwłaszcza w świecie realnym i mieszania się wirtualnego świata z światem realnym. Tutaj, tak jak wspomniałam, należy też uwzględniać dotyk i voice. W zakresie dotyku jest już bardzo dużo interesujących projektów w Polsce, między innymi pierścień, który daje wam takie odczucia dotykania różnych materiałów, ale powstają też głównie w Azji i w Japonii przez branżę porno różne kombinezony, które będą pomagały nam ten dotyk poczuć. Kiedy mówimy o metaversie, tak na dobrą sprawę nie możemy zapominać o sztucznej inteligencji. No i tu w Polsce akurat ja obserwuję, że bardzo często jest pomijane. Tak jakby skupienie jest na webie 3.0 z tym metaversem, a o sztucznej inteligencji w tym metaversie się mówi mniej. No i jest to kolosalny błąd, bo tak na dobrą sprawę, po pierwsze, to jest pierwszy ekosystem, który powstaje, kiedy ta sztuczna inteligencja w jakimś stopniu rozwinięta, zwłaszcza ta narrow, ona już jest obecna. Więc to, w jaki sposób jest budowana ta infrastruktura, to znaczy data, która od razu jest zbierana w odpowiednie struktury, umożliwia od razu interpretację wszystkich naszych zachowań od początku pojawienia się naszych postaci cyfrowych w metaversie. Co oczywiście będzie wpływało na to, w jaki sposób możemy być w przyszłości też manipulowani różnymi algorytmami. Ale druga ważniejsza rzecz niż ta obserwacja jest to, że to, w jaki sposób szybko będzie postępował rozwój metaversu, będziemy zawdzięczać między innymi sztucznej inteligencji. Ja postawiłam metavers, o którym, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że niedługo usłyszycie, nie będąc deweloperem, używając low-code'owych narzędzi i nie wiedząc, jak projektować w 3D. Użyłam do tego narzędzi, które są już po prostu backupowane przez różne formy sztucznej inteligencji, i umożliwiło mi te narzędzia postawienie takiego świata bez tej wiedzy. I tak na dobrą sprawę cały creator economy, które powstaje wokół metaversu, będzie bardzo mocno drive'owane przez te narzędzia, a w związku z tym metavers będzie rozwijał się dużo szybciej niż większa ilość osób o tym w tym momencie myśli, dlatego że tak na dobrą sprawę nie będziemy potrzebować wiedzy i różnych kwalifikacji, tylko tak na dobrą sprawę naszą wyobraźnię, która dzięki narzędziom z sztuczną inteligencją pomogą nam po prostu kreować wirtualny świat. Kiedy mówimy o metaversie takim pełnym, musimy pamiętać o computer power, czyli mocy obliczeniowej. I to jest mega istotny temat z wielu perspektyw ujmowany, a mianowicie taki słynny case Mety i tego, że awatary nie miały nóg, to jest między innymi wynik tego, że Oculus stary nie był w stanie interpretować ruchu nóg. A mianowicie o co chodzi? Interpretował nasze ruchy rąk, natomiast głupiał, jak miał interpretować ruch nóg i powodowało to w imersyjnym zanurzeniu, że człowiek miał taki mindfuck, bo nie chciał się wcale ruszyć, a jego nogi się ruszały, bo on się po prostu poruszał. Więc Meta stwierdziła, że dopóki nie rozwiąże tego problemu technologicznie, to nie będzie tych nóg w metaversie. No i teraz już widać po premierze Oculus Pro, że w ciągu roku to rozwiązali, gdyż joysticki w Oculus Pro zostały tak na dobrą sprawę takimi mini komputerami. Dodano tam kamery, które zbierają datę i interpretują ruch nóg i stąd pojawiają się nogi w Meta Horizon Worlds. No ale gdyby nie analityka danych, ale też sprzężenie tych joysticków w moc interpretacji, to Oculus Pro nadal by był bardzo duży, jeżeli mielibyśmy to zrobić na poziomie oczu, a on został znacząco zmniejszony i trochę mniej waży. Ale istotna rzecz inna jest taka, że
abyśmy mieli taką do czynienia z takim prawdziwym metaversem, który będzie nas otaczał w takich realnych wymiarach, to znaczy, żeby ze sobą w tym momencie mogły mieć interakcję 3-4 awatary mojej wielkości. Jeden powiedzmy przez HoloLens, drugi wprowadzony przez zwykłe wejście do metaversu i powiedzmy ja jako osoba gdzieś tam fizyczna, to w tym momencie nie mamy takiej mocy obliczeniowej, żeby po prostu udźwignąć te nasze interakcje w real time. I prezes Intela mówi wprost, że potrzeba co najmniej 15 lat i pojawienia się komputerów kwantowych, aby do tego momentu doszło. Ale jak będziemy mieć komputer kwantowy, to potem musimy mieć internet kwantowy, żeby tak na dobrą sprawę móc między ta moc obliczeniowa mogła działać pomiędzy różnymi urządzeniami. Więc tak naprawdę sprawa o takim prawdziwym metaversie, który możecie interpretować jako Matrix, to jeszcze daleko, tak? Ten computer power będzie też bardzo ważny właśnie w kontekście webu 3.0 i tego, jak może wpływać na blockchain, ale jeszcze ważniejsza rzecz, to w jaki sposób będzie zmieniał nam algorytmy, żeby te metaversy wcale nie były takie przewidywalne za każdym razem, kiedy tam wchodzimy. Bo teraz w tym momencie, tak na dobrą sprawę, te algorytmy, ucząc się nas, będą za jakiś czas odtwarzały te same historie, które będą nam podawały. No i żeby był ten element zaskoczenia, który w tym metaversie jest też niezbędny, to raczej dopiero komputer kwantowy i wcale nie jesteśmy od tego tak daleko. Chiny w tym roku w marcu ogłosiły, że mają prototyp komputeru kwantowego, który zrobił zadanie matematyczne, które normalnie zwykły komputer by obliczał w 600 milionów lat w 3 godziny. Ale kiedy mówimy jeszcze o metaversie i tym takim prawdziwym, powiedzmy, matrixowym, to musimy pamiętać o przepustowości sieci. W tym momencie 5G jest niewystarczające, aby unieść dużą ilość różnych obiektów, łącząc świat AR-owy, VR-owy i tak na drugą stronę ten jeszcze realny. I tylko i wyłącznie w pokojach, bo nie wiem na ile wiecie, jak sieć 5G też wygląda, to tak na drugą stronę są takie kostki, które tworzą zmapowany świat 5G. Nie mówię o tym, co macie w telefonach, bo to nie jest 5G. Ale ten prawdziwy, to tworzy taką przepustowość sieci, gdzie faktycznie można by było potworzyć takie mini wirtualne światy. Ale jeżeli chcielibyśmy mieć wirtualny świat nad Warszawą, gdzie będziemy nakładać różne AR-owe dobra, asety i na to jeszcze mieć interakcję z kimś z VR-em, to tak na dobrą sprawę potrzebujemy 7G. 6G jest rolowane już w Chinach testowo, 7G jeszcze prace nie zostały rozpoczęte. Także jesteśmy bliżej tego metaversu, ale nie aż tak bardzo blisko tej wersji, powiedzmy, matrixowej. Więc gdzie jesteśmy? Ja osobiście mówię o tym, że jesteśmy teraz w erze quasi-metaversu, który tworzą gry, bo nie lubię nazywać Robloxa metaversem. To jest raczej intencja tej firmy, gdzie o sobie idzie. I wirtualnych światów, które powstają na platformach metaversowych Spatial Horizon Worlds, które dopiero wówczas, kiedy tych światów będzie, wirtualnych światów będzie wystarczająco dużo, można o nich będzie mówić jak o takie mini metaversy, które razem stworzą duży metavers. Niektóre firmy mówią o tym, że to będzie omniwers. I tak na dobrą sprawę, uważam, że w tej erze quasi-metaversu jesteśmy już. No i jeszcze z 2-3-4 lata myślę, że tak będziemy mogli o tej erze, która nas czeka, znaczy w której jesteśmy, mówić. Jakie są najczęstsze zarzuty w zakresie metaversu? Pierwsza rzecz to taka, jak, w jaki sposób będziemy mieć interakcję z metaversem. Zmęczona jestem już słyszeniem tym, że Oculus jest za ciężki i niewygodny i nie będziemy chcieli tego nosić przez 8 godzin, dlatego że to nie jest jedyny sposób wejścia do metaversu. Tak jak wspomniałam, możemy już w tym momencie, możecie sobie wejść na Spatial Decentralized po prostu, mając je na desktopie, oczywiście kosztem tego, że nie będziecie mieć imersyjności. No ale są projekty takie jak IR Glasses, nad którymi pracuje Google, Apple, czy też Meta, która ogłosiła właśnie współpracę z Ray-Banem w tym zakresie, który ten komponent
imersyjności w AR-ze mają zapewnić. Oprócz tego są prace oczywiście nad soczewkami AR-owymi, które również mają nas do części metaversu przenosić. No a są też takie bardzo futurystyczne projekty jak Neuralink Maska, który ma sprawić do tego, że na poziomie interfejsu z mózgiem będziemy wchodzić do metaversu. Tutaj a propos Maska, bardzo często słyszę, że on jest w ogóle jakimś przeciwnikiem, sceptykiem metaversu. To jest trochę niezrozumienie tego, co on mówi, bo on nie mówi, że metaversu nie będzie, tylko on mówi, w tym momencie ja nie wierzę w to, że może powstać metavers, bo żebyśmy się zanurzyli w nim prawdziwie, to potrzebujemy tak na dobrą sprawę mieć możliwość takiego pełnego zanurzenia się w wszystkich naszych odczuciach i bodźcach. Kolejny zarzut, metavers to zło. I to zostawię na nasz panel, żebyśmy o tym pogadali, więc chciałabym, żebyście na dalszą część prezentacji patrzyli obiektywnie, logicznie na te liczby, które będę chciała wam zaprezentować, spojrzeli, zostawiając swoje subiektywne odczucia, morale bądź też etykę, dlatego że to trochę zaburza rozmawianie się o metaversie i ja na przykład osobiście jestem zmęczona tym, jak słyszę o tym, czy to nie będzie złe dla dzieci. No szczerze, tak, będzie. Ja jakby mam bardzo dużo pesymistycznych i sceptycznych myśli dotyczących tego metaversu, natomiast próbując ocenić to obiektywnie, trzeba to pozostawić na bok, więc do tego was też zapraszam. No i kolejny zarzut, metavers to tylko chwilowy hype. Większość technologii, z którymi mieliśmy do czynienia, od samolotu, samochodu, komputera, to był chwilowy hype dla niektórych. Przypominam, komputerów się baliśmy, ludzi, którzy tworzyli samoloty, nazywaliśmy osobami, które chyba chcą uprawiać samobójstwo, i samochody dyskrecjonowaliśmy względem koni. I prawdopodobnie możliwe jest tak samo z metaversem. No i warto chyba wspomnieć też o Billu Gatesu, który w 1993 roku stwierdził, że internet to tylko hype. Ja was do tego nie będę przekonywać, czy to jest hype, czy nie. Chciałabym, żebyście sami to ocenili, przechodząc przez tą analizę, którą dla was zrobiłam. Na pewno pod względem tego, jak rozmawia się o metaversie, mamy do czynienia z hypem. W stosunku do zeszłego roku w sieci rozmawiamy o prawie 700% razy częściej o metaversie niż w poprzednim roku. Więc w kontekście tego, jak o tym rozmawiamy, patrząc na ilość różnych rzeczy, które się dzieją, pewnie jest to hype. Patrząc na to, co robią z tym firmy, które, no myślę, że raz w miesiącu, to na pewno już teraz myślę, że to jest raczej częstotliwość, 10 razy w miesiącu pojawiają się nowe pomysły na adopcję tego metaversu, no i wokół tego tych platform metaversowych, wirtualnych światów tworzy się bardzo dużo PR-u, no po to, żeby zachęcić ludzi, które nie są w tych ekosystemach, żeby przynajmniej się tym zainteresowały. Uważam na chwilę obecną, tak na dobrą sprawę, większość tego to jest hype. Większość tych wirtualnych światów jest fajnym doświadczeniem na moment i nie widzę tam na razie dużej wartości dla użytkownika, bo ta rozrywka przychodzenia 3 razy po frytki cyfrowe do McDonalda chyba wszystkim może się w którymś momencie znudzić. Więc tak, jest to hype, ale pamiętajmy, że każda innowacja to jest spekulacja do pewnego momentu i trzeba kiedyś zacząć eksperymentować. Kiedy wdrażamy to w bardzo dużych korporacjach, które potrzebują przygotować się i nauczyć też pracowników myślenia o tym, zwłaszcza jeżeli jest coś nowego i nie wiemy, nie mamy ludzi i kompetencji z zewnątrz, to warto przynajmniej próbować i uczyć się tego. I tutaj fajnym przykładem jest Gucci, który powiedział coś takiego: my wierzymy w metavers, nie wiemy, która platforma i które interakcje będą tymi, które będziemy chcieli używać w przyszłości. Wchodzimy na wszystkie platformy, na wszystkich budujemy światy w różny sposób, z różnymi komponentami i będziemy obserwować, co interesuje użytkownika, a co nie. Także myślę, że nie należy aż tak bardzo krytykować tych cyfrowych frytek w McDonaldzie, bo to jest poszukiwanie innowacyjne tego, w jaki sposób te brandy będą prowadziły komunikację marketingową i angażowały użytkowników. Więc moja perspektywa co do tego z tym hype'em
gdzie się zmienia, to kiedy patrzymy na liczby związane właśnie z, szczegółowo z różnymi inwestycjami, które pokazują dla mnie wyraźnie, że to już raczej nie ma prawa się nie udać. Najpierw spekulacja. Goldman Sachs twierdzi, że do 2030 roku rynek metaversu będzie wart 8 bilionów, a cyfrowe dobra według JP Morgana do 2040 roku będą miały wartość ponad 500 miliardów dolarów. Sama Meta, jak pewnie część z Was wie, wydała już 10 miliardów dolarów na dywizę metaversu. I tutaj znowu może taki komentarz. Bardzo często znowu słyszę w tych dyskusjach Mety o tym, że ha, 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 no ale Facebook stracił 60% swojej kapitalizacji. No i osoby, które w ten sposób podchodzą do krytyki tej wizji jego, chyba nie wiedzą, w jakim momencie ekonomii jesteśmy. Google czy Apple straciło po 30-40%, więc to nie jest znak, że ta era metaversu, Mety i ten wysiłek kierowany w tym kierunku tak na dobrą sprawę nie prowadzą tę firmę w właściwym kierunku. LEGO i Epic Games, tu podkreślam Chiny, czyli Epic Games, budują wspólną platformę metaversową i na pierwszy etap tej inwestycji, czyli rundę w cudzysłowie angelowo-seedową, wydał 2 miliardy dolarów i generalnie kolejna runda, w której włączą inne podmioty, również fundusze, jest właśnie zbierana i ma zostać ogłoszona w przyszłym roku. Ready Player Me to znowu jest pierwsza firma, która zajmuje się tworzeniem awatarów interpolacyjnych, czyli takich, które mogą być przenoszone między różnymi platformami. No i ta firma zebrała 56 milionów dolarów w 2022 roku od Andreessen Horowitz, a jednym z udziałowców jest 20-letni ex-CEO Disneya. Kolejne liczby. Case Nike i MetaCommerce. W 2021 roku Nike przejęło taką firmę Artifact za 33 miliony dolarów. Rok później wypuszcza NFT-ki, 600 butów, które sprzedają się w 7 minut za 3,2 miliona dolarów. A w tym roku w sierpniu Nike pochwaliło się, że przychód ze sprzedaży różnych butów, też ten w grach, czyli na przykład na Robloxie, osiągnęła 200 milionów dolarów. Nike generalnie tutaj przoduje, ale inne fashion brandy są tuż, tuż za Nike. Kolejny case, koncerty. Case Ariany Grande i Travisa Scotta. Ariana Grande na swój godzinny koncert przyciągnęła 75 milionów osób, a Travis Scott zaledwie 12 milionów w ciągu tych 12 minut. Patrząc na te liczby, żaden stadion by tego nie pomieścił. Ariana Grande zarobiła na biletach 22 miliony. Normalnie to jest bańka. A Travis Scott z prowizji, uwaga, za sprzedaż gadżetów, które się pojawiły podczas jego koncertu, zgarnął 20 milionów, z czego 70 z wszystkich przychodów zgarnął Fortnite. Travis Scott zauważył na swoim koncie o prawie 2 miliony więcej followersów bezpośrednio następnego dnia po tym koncercie. A sam fakt tego, że Travis Scott nosił Nike buty, jego awatar dokładnie w tym koncercie, wyceniono jako świadczenie dla brandu na poziomie 600 tysięcy dolarów. Jakie mamy trendy? Generalnie musimy pamiętać o tym, że to jest rewolucja generacji Z i Alfa. 20% populacji w tym momencie na rynku pracy to już jest generacja Z, czyli urodzona po 95 roku. No i tutaj taka druga ważna liczba. 60% osób z pokolenia Z uważa, że ich tożsamość online jest ważniejsza niż ta prawdziwa w życiu. Co oznacza, że to, co dla innych generacji może się wydawać
że jest dziwne. Na przykład kupowanie sobie cyfrowych butów za 600 tysięcy dolarów jest czymś dla tych dzieciaków i dla tego pokolenia, czymś, co utożsamiają z tym, w jaki sposób budują swój wizerunek w sieci. I myślę, że patrząc na te statystyki, kiedy mówimy o metaversie i gamingu, możemy po prostu, jako starsze generacje, po prostu tego kompletnie nie rozumieć. Ale warto porozmawiać sobie z tymi młodszymi generacjami. Ja mam taką przyjemność w TeamCrunchu, żeby zobaczyć, jak wiele tych dzieciaków myśli zupełnie inaczej od nas. Ja teraz kończę rekrutację do TeamCruncha i powiem wam, to jest trzecia edycja, jestem w szoku, jaki poziom wiedzy o Webie 3.0 i metaversie jest w tej generacji. Nie spotkałam się z tego w poprzednich generacjach, żeby dzieciaki tak dobrze rozumiały technologię. Więc rozmawiając o metaversie, rozmawiamy głównie o tym, że to będzie pokolenie, które będzie akcelerowało przyszłość ery metaversu. To są takie dane, w których ja tam troszeczkę nie wierzę, no ale ponieważ wam robię research i przedstawiam, to przedstawiam. Gartner twierdzi, że do 2026 roku 25% osób będzie co najmniej godzinę spędzało w metaversie, że 1 na 4 biznesy będzie miało swój produkt metaversowy. Myślę, że to może być troszeczkę wygórowane, no ale zobaczymy. Kim są metaludzie? Wiemy już, że to jest przede wszystkim generacja Z. Na całe szczęście milenialsi patrzą na to stosunkowo przychylnie i w paru obszarach faktycznie są w stanie uwierzyć w to, że warto by było coś w tym aspekcie porobić. Baby boomers totalnie nie. Generacja X również jest bardzo sceptyczna. Natomiast to, co dla mnie jest troszeczkę przykre i to też obserwuję w TeamCrunchu, to, że ten świat nie jest tworzony przez kobiety. I to jest na przykład chociażby case Mety. Nie wiem, czy wiecie, ale na samym początku Meta nie miała różnych zabezpieczeń związanych z sexual harassment. Moje pierwsze doświadczenie było takie, że koleś pokazał mi po prostu swojego penisa na zdjęciu. No i to się zmieniło, ale jak sobie spojrzałam na teamy, które budują ten metaverse, to prawda jest taka, że to jest 99% facetów. Nie jestem feministką i osobą, która na siłę chce prać kobiety, ale uważam, że jeżeli chcemy dobrze zaprojektować ten świat, to warto je włączać. Co byśmy chcieli robić w tym metaversie na podstawie badania? Znaczy, przede wszystkim widzimy, że metaverse nam może pomóc w fitnessie i różnych ćwiczeniach i w sporcie. Przede wszystkim w następnym miejscu są zakupy. A to mebli, a to nieruchomości, a dopiero później naszych ciuchów. Więc to są takie główne aktywności, które widzimy. Jeżeli chodzi o metapracę, to ku mojemu trochę zaskoczeniu 52% pracowników różnych generacji jest otwarte, aby w przeciągu roku używać wirtualnych przestrzeni do swoich spotkań. Myślałam, że jesteśmy trochę bardziej zmęczeni po pandemii. A 47 pracowników w ogóle jest z tym ok, żebyśmy się na tych spotkaniach pokazywali jako awatary. Tylko 16% pracowników uważa, że nie będzie musiała w jakikolwiek sposób mieć do czynienia z metaversem. I tu warto w kontekście pracy powiedzieć o jednej rzeczy, że metavers na pewno spowoduje powstanie nowych zawodów. Wyobrażam sobie menadżera influencerów w postaci awatarów, ale też już są osoby zatrudniane jako krupierzy do kasyn w metaversie. To są pojedyncze przypadki, tak? Ale zaczynamy widzieć, że to się dzieje. Natomiast stare się na pewno będą zmieniać, chociażby w komponencie tego, jak pracujemy, jak wchodzimy w interakcje. Więc tutaj na pewno będą potrzebne nowe kompetencje. Przechodząc do tego, jak metavers będzie wpływał na biznes, ten taki obecny. Więc na pewno mówimy o nowym kanale dotarcia marketingowego i kiedy
pyta się mnie, czy metaverse dotyczy wszystkich. Tak, uważam, że ze względu na to, że generacja Z i Alfa będzie siedziała w grach i w metaversie, to przynajmniej ze względu marketingowego każdy brand powinien zastanowić się, w jaki sposób będzie chciał się komunikować z tymi generacjami. Na pewno powstanie nowy content, imersyjny, niestatyczny i tutaj kolejne koszty z tym związane. Będzie to na pewno nowa, może dodatkowa dla niektórych forma monetyzacji, nowy kanał sprzedaży, należy na to patrzeć jako nowy dodatkowy kanał w omnichannelu, który będziemy musieli zbudować. Nowe produkty na pewno będą powstawały typowe dla metaversu albo odpowiedniki tych rzeczywistych. Na 100% będą się rozwijały różne formy współpracy międzyludzkiej i pracy nad projektami. No i powstaną nowe modele biznesowe, nowe dane do analityki i kanał zbierania tych danych. O jakich zagrożeniach mówimy? Brak kompetencji na rynku albo bardzo drogo dostępne. Wszystkie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i poziomem zabezpieczeń w kontekście prywatności klientów i pracowników. Rynek jest też jeszcze stosunkowo niedojrzały i w fazie eksperymentalnej, więc niektóre szanse mogą po prostu nie wypalić i być przepaloną inwestycją. Mamy z pewnością bardzo wysokie koszty, wyższe koszty tego, że dochodzi nam dodatkowy kanał marketingowy, sprzedaży i produkcji innego kontentu. No i mamy różne ryzyka inwestycyjne z różnymi naszymi problemami metaversowymi. No, ale z pewnością, i tu już widać, pojawia się nowa konkurencja, która będzie wypierała stare modele biznesowe z zupełnie nowym podejściem marketingowym i produktów, które będzie oferowali. No, a w konsekwencji to wszystko też wpłynie na kulturę organizacyjną i na to, w jaki sposób będziemy rozmawiać de facto o leadershipie i przywódcy. Natomiast jak to się ma do tego, o czym mówią ludzie, którzy pracują na C-level w różnych korporacjach? No, widać, że ten metavers to tak, jeszcze chyba nie jest tak postrzegany, jak ja wam pokazałam w kontekście szans przez bardzo wiele zarządów, dlatego że na razie póki co to one widzą wkład metaversu albo powiedzmy użycie metaversu w obszarze HR-owym, do onboardingu, do szkoleń, tylko mam wrażenie, że tutaj jest mylone pojęcie VR-u, tak na dobrą sprawę, z metaversem. Ale podam wam przykłady paru szans. Nowa monetyzacja, Disney Virtual Simulator, World Simulator. Mało kto wie, że tak naprawdę to nie Meta rozpoczęła większe projekty w metaversie, bo to był Disney, który w 2018 roku powołał bardzo dużą dywizję metaversu i w 2021 złożył wniosek o patent na swój symulator, którego będziecie mogli doświadczyć w przyszłym roku w Paryżu bądź też na Florydzie. O co chodzi? Kupując bilet do parku rozrywki, będziecie mogli kupić dostęp do aplikacji, która zapewni wam spersonifikowane AR-owe doświadczenie chodzenia po tym parku. Czyli będzie wam wyskakiwała myszka Miki, albo w zależności od tego, czy lubicie kopciuszka, syrenkę, czy cokolwiek innego, to ten bohater wam będzie towarzyszył. Mało tego, będzie dostosowywał atrakcje na podstawie tego, czego się nauczy przez 10-15 minut o was, wybierając to, co to najprawdopodobniej w tym parku bardziej się będzie wam podobało. I jest to pierwszy krok dla Disneya, żeby stworzyć prawdziwy metaversowy park. A tym samym nowa monetyzacja. Nowe kanały sprzedaży. Powstają nowe marketplace'y. Stare będą się musiały przynajmniej częściowo transformować, aby umożliwić sprzedaż digital goods. Ciekawy case z tego tygodnia z Indii, a mianowicie Flipkart. To jest generalnie biznes wyceniany na 37 milionów dolarów. Jeden z największych marketplace'ów nowych w Indiach właśnie otworzył swoją część
w metaversie, umożliwiając różnym brandom, takim jak Nike, które się zaangażowało, czy Adidas, prezentację swoich cyfrowych kolekcji na tymże e-commerce'owej platformie. Kolejny case to jest kanał komunikacji marketingowej. Tu wybrałam po prostu case z Polski, żebyście wiedzieli, że to się dzieje. ING był pierwszym podmiotem, który w jakikolwiek sposób zaczął mówić o metaversie poprzez komunikację z najmłodszymi i stworzyli na Robloxie, którą, tak jak wam wspomniałam, ja bardziej postrzegam jako grę, taką grę, aby uczyć i edukować dzieci o tym, jak oszczędzać. No i te dzieciaki, pojawiając się w ING City grze, zbierają punkty za różne swoje aktywności, takie trochę bardziej domowe, to znaczy sprzątanie, mycie talerzy, uczenie się i tak dalej. I mogą je wymieniać na cyfrowe dobra. Natomiast w tej grze chodzi o to, żeby zacząć myśleć kolektywnie, to znaczy zbierać z innymi. I ta gra ma nauczyć tego, że jeżeli razem zbieramy w tym gospodarstwie domowym, to możemy kupić sobie trochę więcej. Także te wszystkie tam cyfrowe frytki, o których też wspomniałam, czy fashion brandy takie jak Armani, Hugo Boss stawiają wirtualne światy po to, żeby mieć kanał komunikacji, który będą w przyszłości rozwijali, ale w którym też pojawią się później metaversowe produkty. Akurat fashion ma trochę najłatwiej, żeby stworzyć cyfrowe kolekcje. Jak będzie wyglądał świat reklam? No, w tych metaversach pojawią się nowe powierzchnie reklamowe. Będziemy mieć do czynienia z wirtualnymi billboardami. Na pewno jest to kolejny kanał do product placement, to znaczy będą mogły awatary, bądź też różne, cała infrastruktura danego virtual world gdzieś tam w sneaky way ten product placement przeforsować. Na pewno zmieni się w ogóle podejście do reklamy, ponieważ reklama idzie bardzo mocno w kierunku tego, żeby być grą o produkcie z zaangażowaniem tego usera bezpośrednio w onboarding produktu, aby już na poziomie interakcji pierwszej tłumaczyć korzyści z produktu w inny sposób niż poprzez mowę. No ale też będziemy widzieli zmianę kształtu dotychczasowych modelów współpracy afiliacyjnych, na przykład wspomnianej współpracy Travisa Scotta z Fortnite'em, czyli współpraca z awatarami. Mało tego, nie wszystkie awatary będą miały cyfrowe, znaczy naturalne swoje odpowiedniki, czyli nas, bo powstają awatary, które są po prostu tylko cyfrowymi postaciami. Mamy parę takich instagramerów, którzy nie istnieją w rzeczywistym świecie, a zarabiają kupę hajsu, jest mniej problemu z nimi podobno. Hype? Ja pozostawiam wam to do oceny po tym, co wam zaprezentowałam. Jeżeli byście chcieli się więcej dowiedzieć o metaversie, to zapraszam na mój profil LinkedInowy i Instagramowy, ale też do obserwowania Team Cruncha. Jest to projekt pro bono, który robią pod moim nadzorem merytorycznym dzieciaki dla innych dzieciaków i warto, myślę, że wspierać tą inicjatywę tak po prostu, żeby to pokolenie, o którym wam mówiłam, włączyć szybciej do kreowania świata, w którym to oni będą żyli i żeby nie, po prostu nie ich nie wykluczyć na etapie tego, kiedy to się wszystko rozwija. Dzięki wielkie. Brawo. Wielkie dzięki, Aga, za tak wiele konkretów.